Poranek Radia TOK FM 7.25 to jest Poranek TOK FM. Ja nazywam się Tomasz Sekielski, a moim gościem jest Władysław Frasyniuk, przedsiębiorca, polityk, legenda opozycji prl -owskiej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Zaskoczył pana sondaż TNS Polska, 39% PiS, 33% Platforma Obywatelska Poparcie. Nie jestem starszym panem, człowiekiem, który... Jakby tworzył politykę w Polsce, patrzę z pewnym przerażeniem na tę politykę sondażową. Można powiedzieć, że politycy tak potwornie przejmują się sondażami, że przestają myśleć w kategoriach państwo, społeczeństwo, dobrobyt, a raczej zastanawiają się, jak poprawić te słupki. Co do tego sondażu, powiedziałbym, że to jest chyba taki zdrowy, naturalny odruch wyborców czy społeczeństwa. Zareagowali na nieróbstwo. Źle, bo to jest negatywne. No nieobecność Platformy Obywatelskiej. No, ale pan apelował niedawno, chłopaki weźta się do roboty. No tak. Czyli jednak nieróbstwo. No tak, to, to w tym sensie można powiedzieć, ale to, to jest coś takiego, wie pan, m, nawet nie wiem, kiedy to zaczęła się historia, bo już trochę jak żółw żyje długo, to mnie męczy, że pamiętam różne rzeczy. Deklaracje. I, różne deklaracje, <laughs> zobowiązania, ale także wartości, które są nieobecne w dzisiejszej polityce. Powiedziałbym tak, że to się chyba jednak zaczęło do AWS-u, taki fenomen, w którym się okazało, że populizmem można wygrać i właściwie każda następna władza, to jest władza, która odwołuje się i tylko i wyłącznie do negatywnych emocji, to jest... To, to Platforma jest, też? To też, on też. No wie pan, ja nigdy nie zapomnę Tusk, młody człowiek, którego pamiętam jak żywo. Kongres liberalno-demokratyczny, nasze kompleksy wojny Demokratycznej, że my nie jesteśmy w stanie być tacy liberalni, prawda, i walczymy z tym Tadeuszem Mazowieckim. No i później okazało się, że to jest wszystko pizzy, że to jest. A czy tak... dzisiejszą władzę trudno nazwać liberalną, jeśli chodzi o, o sektor przedsiębiorczości? No, kompletnie nie jest liberalna. Donald Tusk przeżył dramatyczną porażkę w tym swoim wystąpieniu, w którym powiedział, że społeczeństwo tak naprawdę interesuje i tym się zajmuje, rząd żeby była ciepła woda w kranie. I to, i to już jest, wie pan, to jest, to jest zejście na poziom go, gomułki, którego ja pamiętam, że ważne, że była kuchnia wydzielona, czy z oknem, czy bez, to kompletnie bez znaczenia. Zazwyczaj bez. Z, wtedy zazwyczaj bez. A może Donald Tusk się zużył, no, pięć lat bycia premierem, to jednak jest obciążenie psychiczne. Nie, z całą pewnością to jest zużycie i z całą pewnością część tych sondaży, które topnieją Platformy Obywatelskiej, to jest jednak... Jakby zużycie władz, ale z drugiej strony powiedziałbym, Platforma Obrachunkowa jest też tym dowodem, że umarły wartości. Dlatego, że jeśli ci młodzi ludzie, kiedyś młodzi ludzie dochodzą do władz, a marzyli o tym, żeby ta władza była liberalna, otwarta, kreatywna, dzisiaj się zachowują. Powiedziałbym standardowo, tak jak średnia, średnia ocena polskiej klasy politycznej, to, to musi być jakaś porażka, także osobista Donalda Tuska. No powiedzmy sobie, że też 6 lat, w których... Nie ma niczego, co można było ścicnąć i powiedzieć, to pozostanie po tym rządzie. Jak się popatrzy na te pierwsze rządy Tadeusza Mazowieckiego. Na ale, ten... ale nawet Jerzego Buzka trzy systemowe reformy. A, Jerzego Buzka. A to, to też jest. to Dobrze pan przypomniał tego Buzka, bo to trudniej się mówi. Do tego Buzka, który z jednej strony jest Buzek i ten populistyczny ruch AWS, a z drugiej strony ta mała partia, jak to wtedy się mówiło, żydowska, która wymuszała aż cztery ważne reformy systemowe. Paradoksalnie byśmy byli przeciwni wprowadzeniu. Kas chorych, które okazały się sukcesem. Zupełnie niepotrzebne. SLD odwróciło później. Zupełnie niepotrzebne SLD zafundowało nam dodatkowe koszty. I mamy bałagan. I mamy bałagan i koszty, które kolejne, kolejne latach kosztów, które płaci polskie społeczeństwo. To proszę zwrócić uwagę, że w życiu politycznym być może niepotrzebne, niepotrzebne nam w Parlamencie 70% ludzi racjonalnie myślących. Ale brakuje tych 20% ludzi, którzy odwołują się do pewnego systemu wartości. Ten system wartości. Którzy myślą o państwie, tak? Którzy myślą o państwie. Mogą różnie myśleć o państwie. Ja pamiętam w Unii nieustanne spory, które mnie bolały, bo to były spory partii, która nigdy nie miała takiego czytelnego swojego oblicza. To były spory między spory między socjaldemokratami, liberałami, czy też moimi kolegami, którzy byli. No konserwatystami. Tadeusz Syryjczyk, no przecież to taki klasyk konserwatyzmów w Polsce. I my gdzieś w tych sporach byliśmy w stanie tworzyć projekty, które później forsowaliśmy wspólnie przekonując Buzka, czasem łamiąc skład. Tylko dzisiaj, wie, wie pan co, ja dzisiaj nie widzę żadnej dyskusji. Jak czytam w gazetach informacje o tym, że posłowie Platformy mają zakaz wnoszenia jakichkolwiek poprawek do rządowych projektów, czyli są maszynkami do głosowania, to może, nie wiem, zwolnić połowę parlamentarzystów, no bo jeśli są tylko po to, żeby podnosić ręce, no to prawda, jak się patrzy na polską scenę polityczną, to po prostu dramat to, że posłowie dali się okastrować, pies ich drapał, ich prywatny problem. Nie ma ich, nie ma indywidualności, nie ma s, 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 sporów. Więcej nawet można powiedzieć, że jak obserwuję politykę, to czasem się uśmiecham, bo czasem oni wpadają w swoją własną pułapkę, no. Powiedzmy sobie Kaczyński, który jest bardzo nielubiany i który sam zapracował na to, że ludzie boją mu się ręki podać, żeby czasem ta ręka nie była brudna. Ale jeszcze ja szefem partii opozycyjnej, proponuje pewne rozwiązanie. I co się nagle okazuje? Że nie ma opozycji. Miller chyłkiem zmyka, palikot chyłkiem zmyka, bo się boją podać rękę Kaczyńskiemu. Co robi Pawlak? Spotka się. Można powiedzieć, że dzisiaj... Pawlak już kombinuje następną koalicję. Można powiedzieć, że dzisiaj znakomitym politykiem polskiej opozycji jest Waldemar Pawlak, który proponuje różne rozwiązania korzystne dla biznesu. Ba, spotka się z Kaczyńskim, spotka się z innymi. No to pokazuje, że... Bo przecież nie wiadomo, jaka będzie przyszła koalicja, ale na pewno będzie w niej PSL. To jest ten żart, który się niestety sprawdza. Powiem tak... A to jest nie tylko winna polityków. Ustały jakiekolwiek rozmowy, dialog. Fundament współczesnego państwa, dialog, otwarcia, tolerancję, kompetencje. Przecież te kompetencje były zapisane w 21 postulatach. No, Tusk nie toczy nawet debaty z przedsiębiorcami, nie mówiąc już o związkach zawodowych. No, Podobno no, to... boi się biznesu. Dzisiejszy Newsweek donosi, że premier Donald Tusk boi się podsłuchów i boi się kontaktów z biznesem, no bo to najwyraźniej podejrzane w Polsce wciąż jest, jeśli polityk kontaktuje się z biznesem. No tak, to, to wszyscy się tego boimy, a jest... Jeszcze od czasu do czasu słyszę w, w, w różnych publicystycznych audycjach, jak to politycy jedni drugim zarzucają, że obniżyli podatki. Ostatnio Platforma Obywatelska krzyczy na PiS, że obniżyli pod podatki najbogatszym. I sobie myślę, idioci, no naprawdę pójdźcie, spotkajcie się z przedsiębiorcami i zapytajcie, jakim bogatym obniżyli podatki. Najbogatsi ludzie w Polsce nie płacą podatków w Polsce, bo Polska nie jest krajem, który wspiera ludzi bogatych. Podatki płacą tacy jak ja, średni biznes, który zalicza największą ilość bankructw od 20 lat. I wszelka dyskusja, że trzeba bogatym coś pociąć, oznacza, że zabijacie Kowalskiego, który odważył się wyjść z Państwowego przedsiębiorstwa i, i pójść na swoje. Natomiast fobia podsłuchów i służb no to jest kolejny zły przykład, że państwo jest słabe. My no, o tym wiemy i to muszę powiedzieć, że to... Ale jeśli premier rządu boi się podsłuchów, no to gdzie my żyjemy? No, no, to, no to, 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 to jak najgorzej świadczy po rządzie. Ale to jest też przykład i myślę, że można by zapytać polityków wszystkich formacji, którzy sprawowali władzę. No jest pewien problem i to ludzie, którzy zajmują się polityką od lat wiedzą doskonale braku, że tak powiem, kontroli nad służbami specjalnymi. Tylko paradoks polega na tym, że zamiast to ograniczać i w sposób profesjonalny to monitorować, to my te służby specjalnie rozbudowujemy. I ja mam wrażenie... Które mogą podsłuchiwać i nagrywać. Tak, tak, tak. Ja już boję się, że za chwilę kontrolerzy biletów dostaną broni i kajdany, więc to w ogóle łatwo idzie w strażnicy miejscu, są w ogóle na stałe wpisane w nasz koszt, bo podatnik nic z tego nie ma. Ja muszę powiedzieć, że to jest taki moment, w którym. Warto by było nie bać się, a zweryfikować, sprawdzić, ograniczać, a przede wszystkim kontrolować. No ja mam wrażenie, że i że to będzie z roku na rok gorzej, bo ja jeszcze należę do pokolenia, które przeszło wojsko, zasadniczą służbę wojskową. W związku z tym mój zachwyt nad wojskiem jest mocno ograniczony. Można powiedzieć, że z różnych rodzajów broni najlepiej znałem Meliny, w miejscowości, w której stacjonowała moja, moja armia. Ale w związku z tym, że policji mają Niewielki styk z wojskiem, niech pan sprawdzi Komisję Obrony Narodowej, gdzie większość ludzi w ogóle nigdy nie była w wojsku, to, to szczerze powiedziawszy wszystkim tak imponuje ten James Bond w daniu polskim, tak się zakwestują, że mam wrażenie, że rzeczywiście czasem realną władzę sprawują dyskretnie służby specjalne. Co by chciał pan usłyszeć w piątek? Mówi się drugie ekspozę, oczywiście to żadne drugie ekspozę, no ale premier ma przedstawić jakiś program działania, wyjść z ofensywą, wyjść z milczenia, obudzić się, wstać do pracy, nie wiem. Co by pan chciał usłyszeć od Donalda Tuska? Fywaria już chyba nic nie chciałbym usłyszeć. Szczerze A że to. odsyła panu już go zrobił sobie? Nie, darował? Nie. Ja, ja mam wrażenie, że chciałbym, żeby premier Stusk wstał i powiedział: Tak, nie będę państwa czarował. Mówienie o podatkach, o reformie finansów publicznych. Nie jest sekcji. I nie będę wam opowiadał tych nudnych, żmudnych cyferek i rzeczy, które trzeba zrobić. Deklaruję, że od jutra będę zapieprzał. Wstaną o szóstej. Sekielski będzie dopiero o 7 miał gościa, a ja od 6 będę zapierniczał, żebyście państwo by, na, 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 zwiększyć poziom życia i zwiększyć poziom przecież pan wie, że bezpieczeństwa tak nie, będzie. nie wiem. Ja uważam, że trzeba wierzyć w ludzi. Ja jestem przekonany, że to jest taki moment, w którym Tusk musi mieć świadomość, że skoro Pawlak rozpoczyna rozmowę na temat na przykład wypłacenia VAT-u z partiami opozycyjnymi, to być może warto by było, żeby spotkał się z przedsiębiorcami polskimi z tymi bogatymi których się nie lubi ale to ci bogaci dają tworzą nowe miejsca pracy i zastanowił się co jest ważne żeby polskie przedsiębiorstwa przetrwały w tej trudnej sytuacji gospodarczej, bo szczerze mówiąc, my funkcjonujemy w Unii Europejskiej. Ja już jestem przedsiębiorcą europejskim. Ja w 99% że tak powiem rozliczam się w euro, po to, żeby zminimalizować koszty, czyli można powiedzieć, ja już nawet mam wa wa walutę europejską. A myśli Pan o wyprowadzeniu biznesu z Polski? Ja już mam swój oddział w Europie, dlatego że mm. muszę konkurować ze swoimi partnerami w Europie. Więcej mogę panu powiedzieć. Ja coraz częściej zastanawiam się, czy nie inwestować w swoją spółkę niemiecką. Dlatego, że rząd niemiecki bardzo wspiera przedsiębiorców. Teraz, jak będę kupował najnowocześniejsze ciężarówki z Euro 6, to kupię jako niemiecka firma. Wie pan dlaczego? Bo Niemcy mi zwrócą 6 tysięcy euro. Nie marzę o tym, żeby polski rząd o mnie w tak ciepły sposób pomyślał. Dziękuję bardzo za rozmowę. Władysław Frasyniuk, przedsiębiorca, e, polityk, który każe premierowi budzić się już wcześniej od 6. Nie, do pracy pójść. Do pracy.